Siódmy odcinek magazynu Samorządu Województwa zaczniemy od wizyty na konferencji poświęconej kształtowaniu oferty turystycznej Warmii i Mazur. Później odwiedzimy Elbląg, gdzie wspólnie z mieszkańcami rozkręcimy powszechny optymizm. Zajrzymy również na wyjątkowy spektakl w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, a na koniec sport. Kolarze z całej Polski będą rywalizować na Warmii i Mazurach. Warmia i Mazury. Region znany w całej Polsce ze względu na unikalną przyrodę. O tym, jak zachęcać turystów z kraju i zagranicy do częstszego odwiedzania naszego województwa, dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Rozmawiamy o nowych technologiach w turystyce. Jak dzięki nowym technologiom dotrzeć skutecznie do potencjalnego klienta, jak go zachęcić, żeby do nas przyjechał, ale też uświadomienie zagrożeń, bo oferta przez firmę PR-owską nie zawsze odpowiada do końca tego, co jest w rzeczywistości. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, hotelarze, a także reprezentanci firm, instytucji i organizacji związanych z turystyką. Są pewne nisze, których szukamy i rzeczywiście tutaj dzisiaj myślę, że szeroko rozmawiamy na temat właśnie tych potrzeb, tych uwarunkowań, jakie musimy szukać, bo dokładnie dzisiaj biuro podróży to jest słuchanie tego klienta i jakby odpowiedź na jego potrzeby. Zwłaszcza, że potrzeby się zmieniają, a w turystyce pojawiają się nowe trendy. Ciągle świetnie się trzyma turystyka masowa, czyli ten rynek, który czeka na gotowe oferty kupuje, ale coraz lepiej rozwijają się też rynki niszowe. I to są z kolei bardzo wymagający klienci, którzy na taką zwykłą masową imprezę nie będą chcieli pojechać nie tylko dlatego, że ona nie spełni ich oczekiwań, ale przede wszystkim dlatego, że oni oczekują, że się będą rozwijać. Dlatego firmy z branży muszą się rozwijać zarówno pod względem projektowania usług, jak i kampanii promocyjnych oraz technik skutecznej sprzedaży. Kilometry nowoczesnych dróg oraz nowa przydatna infrastruktura, miliardy z budżetu Unii Europejskiej od 14 lat zmieniają Warmię i Mazury. To im poświęcony był piknik w Elblągu zatytułowany Rozkręcamy powszechny optymizm. Jestem z Elbląga, jest fajnie, przyszliśmy przed chwilą i jak widać na razie się wszystko rozkręca. Ogólnie przyszliśmy tak po prostu spędzić popołudnie z dziećmi. Na placu katedralnym przedstawiciele władz regionu przypominali o inwestycjach, które można było zrealizować dzięki środkom unijnym. Taki piknik europejski przypomina mieszkańcom, że to, co jest u nas postępem, rozwojem, inwestycjami, ma swój duży udział w pieniądzach unijnych, bo praktycznie wszystkie te zadania są wsparte środkami unijnymi. Elbląg jest tak naprawdę nie do poznania i o zmianach, jakie zaszły w Elblągu, mówią nie tylko nasi mieszkańcy, ale również ludzie, którzy do Elbląga przyjeżdżają. Na odwiedzających czekały tematyczne stoiska, punkty informacyjne funduszy europejskich, a także atrakcje i animacje dla całych rodzin. Piknik europejski zwieńczył koncert Krzysztofa Cugowskiego i zespołu FIL. Samorząd terytorialny to dzięki niemu mieszkańcy mogą decydować o tym, co dzieje się na terenie, na którym mieszkają. Ich przedstawicielami są władze samorządowe sprawujące władzę wykonawczą i realizujące szereg zadań publicznych. Jesteśmy chyba najpoważniejszym beneficjentem środków unijnych i poprzez pracę samorządów chyba najwyraźniej widać te szybkie zmiany. Codzienna praca samorządowców raz w roku schodzi jednak na dalszy plan i ustępuje miejsca wspólnemu świętowaniu, to za sprawą Dnia Samorządu Terytorialnego. Powinniśmy mieć chwile wytchnienia i chwile, które dają nam satysfakcję, a także możemy mówić o tej satysfakcji wynikającej z pracy dla innych. Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja. Upamiętnia pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory samorządowe z 1990 roku. Święto uchwalone zostało przez Sejm w 2000 roku w 10. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego.
Myślę, że tyle dobrego, ile uzyskaliśmy poprzez funkcjonowanie samorządów, to trudno mierzyć miarą, to jest chyba wyczuwalne przez społeczeństwo i trzeba dążyć do tego, żeby samorządy stały się na trwałe wielką wartością ustrojową Polski i regionu. Z okazji Święta Samorządowców marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin zaprosił przedstawicieli lokalnych władz do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na spektakl pod tytułem Skrzypek na dachu, przygotowany wspólnie przez Teatr imienia Aleksandra Sewruka w Elblągu i olsztyńskich filharmoników. Ponad 600 kolarzy z całego kraju będzie rywalizować na Warmii i Mazurach. Podczas tej konferencji na Zamku Krzyżackim w Ostródzie oficjalnie zapowiedziano Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, które w tej skali po raz pierwszy odbędą się w naszym regionie. Jest to oprócz ważnego wydarzenia sportowego doskonała promocja regionu, doskonała promocja naszych walorów turystycznych, uprawiania turystyki aktywnej i myślę, że bardzo dobrze przełoży się na odbiór w Polsce i za granicą. Organizacja zawodów w regionie to efekt współpracy Polskiego Związku Kolarskiego, Samorządu Województwa oraz lokalnych władz. Moim zadaniem jest właśnie obstawienie, tak kolokwialnie mówiąc, tej całej trasy. Jesteśmy do tego przygotowani, 12 jednostek OSP, strażaków przygotowane do tego, żeby obstawić tę trasę. Mogę powiedzieć, że potrzeba około 120 strażaków, także przedsięwzięcie jest duże. Oczywiście oprócz tego jeszcze policja, prawda, inne jeszcze służby. W pełni jesteśmy przygotowani do tego, żeby obsłużyć tę imprezę. W zawodach rywalizować będą najlepsi polscy kolarze, którzy na co dzień ścigają się w topowych zawodowych grupach. Ja jestem na Wielkie Dach, ponieważ to mój region i myślę, że mamy bardzo dobre trasy. I jestem pierwszy raz od 20 lat. Mistrzostwa Polskie odbywają się na Warmii i Mazurach. Ja jestem bardzo zadowolona. Podczas konferencji zaprezentowano oficjalne logo i plakat mistrzostw oraz przedstawiono przebieg kilkudziesięciokilometrowych pętli, które zawodnicy będą pokonywać kilkukrotnie. Rozlokowano je między Ostródą a Grunwaldem. Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym rozpoczną się 22 czerwca jazdą indywidualną na czas wokół pól grunwaldzkich. 23 i 24 czerwca to rywalizacja o mistrzowskie tytuły w wyścigu ze startu wspólnego. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Polskiego Związku Kolarskiego.